Hej, hej, kochani! Z tej strony Tiariel i witam Was w czwartym odcinku mojej średniowiecznej opowieści. Na początku chciałam Wam bardzo podziękować za wszystkie komentarze, wszystkie łapki w górę, które bardzo mnie cieszą i dają mi motywację do dalszego nagrywania. Cieszę się, że polubiliście Ingrid i jesteście ciekawi jej dalszych losów. Jak już widzicie, udało nam się i Ingrid wybudowała swój pierwszy dom. Jest to malutki domek, który zaraz Wam pokażę. W środku jedna tylko izba. Zobaczcie. Tutaj mamy część kuchenną. Blaty. Tu jest ta książka kucharska, którą Ingrid dostała od Sary, która należała wcześniej do jej matki. Kuchnia. Szafka na produkty spożywcze. Mamy tutaj część jadalną. Stolik z krzesłami. Łóżko, kosz na pranie, tutaj coś do mycia i to w zasadzie wszystko. To już cały domek, ale przynajmniej dach nad głową już nasza Ingrid ma. Oczywiście pojawiło się tutaj coś jeszcze. Mamy balię do prania i sznur. Będziemy mogli wreszcie robić pranie. Na pewno Ingrid o tym marzyła. Większych zmian chyba tutaj nie mamy. Więc zaczynajmy już sobie rozgrywkę. Puścimy sobie trochę tutaj dachy. Ingrid, widzę, jest głodna, ale na początku może zapłać rachunki, czyli zapłać podatki. Chodź, kochana. Nasza Zuli też tutaj jest. A oczywiście Ingrid się poślizgnęła. No, cała nasza Ingrid. Jak żeby mogło być inaczej? Minęło też już trochę czasu, więc jak widzicie, Ingrid już wygląda dużo lepiej. Rany się zagoiły. No tak, pada deszcz, Ingrid, pada. Nic na to nie poradzisz. Rany się zagoiły. Jest już czysta. Odkąd ma schronienie nad głową, to ma nadzieję, że wszystko będzie jej się tylko lepiej układało. Zaraz może coś sobie zjesz, ale najpierw masz jeszcze jakieś rzeczy do posadzenia. Może zbierz tutaj cały plon, a my w tym czasie zobaczymy, bo ostatnio, jak pamiętacie, Ingrid była w wiosce i coś tam udało jej się zakupić. O, możemy posadzić pomidory. Dobra, może tu posadzimy pomidora. Co tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze ogórka. Mamy bakłażana. I tutaj mamy miętę. Na razie posadzimy to wszystko tutaj, a potem będziemy kombinować. Ziemniaki to już chyba mieliśmy posadzone. Tu są krzaki, tu jest grzyb, tu ziemniaki, tak? Ziemniaki były. Ale mamy jeszcze, widzę, kalafiora, buraki. Nawet dwa razy, to może raz posadzimy. Jeżyny też już mieliśmy, jak pamiętam. Cebulę chyba też. Mamy jeszcze kapustę i dynię. Teraz będziesz, Ingrid, to wszystko działa. Dobra. Zasiej. I mamy tam jeszcze jakieś drzewa odwocowe, jak dobrze pamiętam. Tak, mamy tutaj brzoskwinie. O, jabłka. Proszę bardzo. A może jak włączę grę, będzie nam lepiej szło. Szybciej, Ingrid, może to wszystko zasieje. Chciałam Wam pokazać zaraz tę książkę kucharską. To jest z tego samego moda, z którego jest, pewnie jesteś mokra i głodna, no tak. Z którego jest ten znak, który widzieliście, drogowskaz. Może przebierz się, tak, zrobimy, zmień strój. Zmień strój i nałóż sobie ten drugi codzienny, nie będzie przemoczony. To ty tu masz za nas treningi. Czujesz się naprawdę urocza, no cieszę się i miłe towarzystwo. No dobrze. Zobaczcie, kochani. Tutaj mamy właśnie, ta kuchnia też jest z tego moda i ta książka kucharska. I w zależności od tego, co chcielibyśmy tutaj robić, możemy gotować buliony, zupy i gulasze, ciasta i tak piekanki, domowe zapasy robić, herbaty, piwa i wina, mięsa, pudingi i zapasy do spiżarni. Oczywiście do wszystkiego potrzebujemy mieć składniki, ponieważ na targu już kupowaliśmy ser i chleb, to możemy na przykład przygotować ser z chlebem. Proszę bardzo, przygotuj, Ingrid. Zobaczycie, jak to jest fajnie zrobione. A co nam tutaj wisi? A nie, to jest część chyba tej półki. Tak,
O, już mamy trzeci poziom gotowania. A czemu tam to odstawiać? O, proszę bardzo. No wystarczyło wyjąć, nie przygotowywała, bo już te rzeczy miała, więc weź sobie Ingrid porcję. Zobaczcie, wszystko jest zrobione na takiej desce i talerze, na których Ingrid je, też są zwykłe, drewniane. Nie mamy telefonów, więc nie dzwonimy. I zajmiesz się troszkę naszą Zuli słodką. Przytul ją. Wskaźnikiem laserowym niestety bawić się nie możesz, ale możesz ją poznać. Możesz ją pogłaskać, możesz ją pochwalić. Proszę bardzo. No, a czemu nie dokończyłaś jedzenia? A, bo będziesz szła do kotka? Nie no, zjedz to do końca. Nic się nie może marnować. Zobaczcie nawet w tej lodówce, jak to fajnie jest zrobione. Super. No, słodka jest nasza Zuli. Bardzo mi się spodobała. Pobrałam ją z galerii, tylko kolor oczu jej zmieniłam. Świetnie, Ingrid. I dokończ jedzenie. Już dokończyłaś? Będziesz jadła na stojąco? No widocznie ci się siedziało niewygodnie. Dobre? No jasne, że dobre. We własnej kuchni wszystko lepiej smakuje. No pyszne. Sama zrobiłaś, to świetnie smakuje. Jedz, bo mamy jeszcze dużo roboty. Może wypuścimy ją na łowy? Mam nadzieję, że jej się nic nie stanie. Mam takiego moda na dodatkowe animacje i stąd te motyle, bo widocznie postawiłam w miejscu, w którym te animacje wcześniej postawiłam, no ale... O, bardzo się teraz przyjaźnią nasze dziewczyny, no to super. Cieszę się, że zjadłaś, to teraz może to sprzątnij. Te animacje są bardzo fajne, ale jest z nimi taki problem, że jak się już je położy, to potem ich nie widać, nawet w trybie budowania. I nie wiem zupełnie, gdzie te motyle postawiłam. Może przed następnym. O, świetnie, świetnie ci idzie. Zbiłaś drewniany talerz. No to trzeba naprawdę umieć. Super. Dobrze, może tutaj, skoro ogrodem już żeśmy się zajęli, może spróbowałabyś jeszcze. No mamy trochę pieniędzy, ale nie ma ich dużo. Myślę, że nasza Ingrid mogłaby powolutku spróbować sobie pójść na polowanie. Oczywiście, o tu możemy też ewoluować roślinki. Oczywiście wiadomo, że nie będzie polowała na żadnego grubego zwierza. I jak tam, oj, niedobrze, atak niedźwiedzia. Ingrid miała szczęście, że skończyło się tylko na kilku ranach, więc to jednak nie był dobry pomysł iść samemu. Pewnie też nic ci się nie udało upolować, co? A nie, udało nam się, dobra. Zaraz wam pokażę też, jak to wygląda, bo jest to też część tego moda. Chodźmy może tutaj. Ingrid upolowała małego królika, nawet dwa. I kaczkę. Teraz jak naciśniemy na na upolowaną zwierzynę, to możemy oprawić ją. Chodź, kochana. No, będziesz teraz cierpieć. No, ciesz się, że uciekłaś przed tym niedźwiedziem. To i tak cud był. O, już jedno oprawiliśmy, oprawimy drugie i oprawimy resztę. Dobra, i zobaczcie, teraz nam się tutaj w ekwipunku pojawiło mięso. Mięso królika mamy, czerwone mięso niskiej jakości i mięso z drobiu. Od razu otworzymy sobie naszą spiżarnię i schowamy tutaj mięso. Wrzucimy też tutaj grzyby, bo to jest bazylia, cebula, ziemniaki, pieczarki pochowamy, kasztany chyba też tu możemy schować, truskawki, bo mamy ich bardzo dużo, jeżyny, dobra, czy możemy jeszcze żabę rozmnożyć? Możemy. Świetnie, dobra, to teraz chciałabym, Ingrid, o jest błoto już, ja coś czuję, że ty się będziesz przez to błoto nieźle wywalać. Chciałabym, żebyś skorzystała, no niestety, no mówiłam, jakbym wykrakała. No niestety jeszcze nam się nie udało nazbierać, aha, czuję się zbytnie swoja. Czy my coś tu możemy zrobić? Chyba moglibyśmy pójść do wioski, ale to potrzebujemy pieniędzy. Więc może zróbmy tak, najpierw pójdź do wioski, może obejrzeć
Występ barda, no sama kotka nie będziesz zabierać i od razu wstąpisz tam na targ i będziemy mogli sprzedać rzeczy i wtedy pójdziemy do znachora. Zobaczymy, czy to nam pomoże trochę na nasze rany od niedźwiedzia. O, zobaczcie, jaka jest szczęśliwa. Spektakularny występ. Ingrid jest zachwycona usłyszanymi pieśniami. Tyle cudownych historii. Świetnie, bardzo się cieszę, Ingrid. I od razu byłaś też w kramach. Sprzedałaś żaby. Chyba mamy dwie miski zrobione. O, sprzedałaś dzwonki. I sprzedałaś dwie miski. O, matko, 400 jest warta taka jedna miska. Świetnie. Rumianek też mogłaś sprzedać. Dobra. I teraz możemy. Aha, no ale teraz niestety znachora nie ma. To chyba wiele nie będziemy mogli porobić. Zaraz zobaczymy. Tu pewnie nic nie możesz robić. Ogród też nie możesz zadbać. Może w tym czasie przeszukaj kieszenie. No zobaczcie, jak ona biega. Zbierać też nie może. Dobra. Ale weźmiesz sobie prysznic i spróbujemy jeszcze coś może ugotować z tej naszej książki kucharskiej. Ja oczywiście będę starała się robić tylko te rzeczy, na które mamy składniki. O, możemy zrobić na przykład solone mięso dla rodziny. Idź, przygotuj. Zobaczcie, co tutaj jeszcze jest. Tu mamy. Mamy polewkę, mamy zupę cebulową, zupę z rzepy. Robi się z ziemniaków i cebuli, to ciekawe. Mamy gulasz, potrawkę z zająca, ale oczywiście nie na wszystko mamy składniki. W ciastach i zapiekankach też mamy super potrawy. Ten mod jest naprawdę świetny. O, mamy też tutaj. Zobaczcie, gorące mleko, napar ziołowy z miodem, miód pitny i grzane wino. Świetnie. Pudingi. O, tu mamy ciasta, też ciasto marchewkowe, zapiekane gruszki z miodem. Właśnie, jeszcze musimy kupić koniecznie ul. Dobrze, że sobie przypomniałam, zaraz go spróbujemy kupić, tylko najpierw niech Ingrid skończy się myć i niech przyjdzie nam tutaj gotować. Chodź, kochana, zrób solone mięso, zobaczymy. Zobaczcie, nawet miska jest, łyżka jest drewniana, miska jest drewniana. Naprawdę bardzo ładnie jest ten mod dopracowany. Dlatego tak bardzo mi się spodobał. Link do tego moda dawałam Wam w pierwszym odcinku z tej serii. I ta kuchenka też właśnie stamtąd jest też świetnie ze sobą, wszystko współgra. Dobra. I może jeszcze zobaczymy, jeszcze zupę cebulową mogłaś. Albo z rzepy, nie no, cebulową zrobisz. Dla rodziny. Jak skończysz to, to zrobisz zupę cebulową. Mamy już solone mięso. Chowamy je tu. Dobrze, kochani, już do Was wracam. Mamy ul. Też jest taki drewniany z modów. Choć buduj więź z pszczołami. Gdy jeszcze Cię pszczoły pogryzą, tego Ci na pewno jeszcze potrzeba. Roślinki nam pięknie rosną. Kolejną ewoluowaliśmy. Idziesz, kochana? No wiem, wszystko Cię boli, ale jutro będzie lepiej. Buduj więź z pszczołami. Stopień rozdrażnienia niski. To może nie będzie tak źle. Zobaczymy. Zbierać dalej się nie da. I tu też nie. Dobrze. I słuchajcie. Ingrid będzie się szła kłaść spać. A my widzimy się rano. Wstał nowy, piękny, słoneczny dzień. Ingrid też już wstała. Oczywiście jest bardzo głodna. Ale najpierw może skorzystać z krzaczka. Potem zjesz sobie tej zupy cebulowej, co ją wczoraj ugotowałaś. Jest zupa cebulowa, weź sobie porcję. Na śniadanie zupa cebulowa w średniowieczu była na pewno jak znalazł. Co tu jeszcze chcesz? Zebrać miód. Myślę, że dzisiaj nam się to może uda. Tu będziemy musieli odchwaszczać, ale pewnie nie możesz. Zaraz to zrobimy. Opróżnij miskę, bo się zepsuło. Żeby nasza kochana Zuli nie jadła zepsutego jedzenia. Dobrze, Ingrid, zjedz sobie pięknie i zaraz zobaczymy, czy możemy pójść do znachora, czy coś nam to da. No niestety, wyprawę po mięso królika i kaczki przypłaciłaś kiepskim zdrowiem. Widać, że Ingrid cały czas się źle czuje. Ile tu nam jeszcze zostało? Dalej 3 dni? Dobra, pozmywaj to. Świetnie. Wymień jedzenie, znaczy
Zabierz to zepsute. Dobra. A gdzie to porzuciły? Wyrzuć to. Jak nie możesz tu wyrzucić? Dlaczego? Jak tu masz? Może coś źle ustawiłam. Potem to zmienię. Napełnij miskę. I idziemy sprawdzić, czy da się pójść. A nie wiem, czy nie za blisko postawiłam ten ul. Do wioski. Idź do wioskowego znachora. Może coś ci to troszkę chociaż pomoże, bo inaczej będzie nam ciężko przez następne dni. O, zobaczcie. Jest! Znachor pomógł. Świetnie, Ingrid, bardzo się cieszę. Zaraz do was wracam, kochani. Muszę tylko przestawić ten kosz na śmiecie. Dobrze, już jestem. No to Ingrid, sprzątnij najpierw kuwetę, potem buduj więź z pszczołami i zbierz koniecznie miód. Tu były gdzieś chwasty, więc odchwaszczaj teren. I jeszcze tu sprawdzimy, czy tu coś mamy do podlania. Chyba nie. Potem zrobimy ulubioną rzecz. Na pewno wszystkich upierzemy w Bali. A pszczoły cię pogryzły i trwa wściekłe sprzątanie. No świetnie, a ten miód wzięłaś czy nie? Chyba nie. To najpierw pozbieraj plony, a potem pójdziesz po miód. Zbieraj, Ingrid. Uwielbiam tego baga z tymi workami na pranie. Jest po prostu rewelacyjny. Przez tyle różnych aktualizacji tego jednak jeszcze nie poprawili. Ile ta pszczoła cię będzie? 2 godziny. No pierzemy, pierzemy, kochana. Wiem, jest ciężko. Ciężko, ale prać trzeba. Dobrze, wyładuj i przenieś, rozwieś potem na sznurku. Potem wymienisz wodę. O, nasza Zuli przyszła. Teraz się nią też troszkę zajmiemy. Czy ona się będzie taplać w tej kałuży? Może nie. Po co tam poszłaś? Ktoś to wie. I może potem zrób wyjątkową więź z naszą Zuli. Pogłaszcz ją. Przytul. Próbuj coś pozbierać. I rozejrzymy się wreszcie po okolicy. Pozbieramy to, co tutaj mamy w pobliżu. Tu co mamy? Grusza. Na razie nie możemy niestety gruszek, a szkoda, fajnie byłoby je mieć też u nas. Musimy pamiętać, że musimy mieć te różne rośliny. Tu możemy kopać. No i na razie kolejka działań jest pełna. I może pójdziemy sobie troszkę na ryby. Chciałabym, żeby nam się udało jakiś nowy kryształ wziąć. W ogóle, co nam jeszcze zostało ze spiracji? No właśnie, 5 kryształów. A jakoś żadnego kryształu nie możemy znaleźć. Tak, jest kryształ, dobra, super. I teraz połowimy trochę. Tak, Ingrid lubi wędkarstwo. A gdzie poszłaś? Miałaś łowić. Gdzie ty idziesz? Chodź o tu. No gdzie żeś ty poleciała? No nie będziemy szli tak daleko. Gdzie ty jesteś? A mogę się dowiedzieć, co ty tu robisz? Czemu ty wracasz do domu? Tylko po to, żeby do niego wejść? Bo doskonały smak, lubisz ten wystrój. No ja się bardzo cieszę, że lubisz ten wystrój, ale możesz mi powiedzieć, czemu nie poszłaś na ryby? Proszę bardzo. Może tutaj ci będzie bardziej pasowało. Jestem bardzo szczęśliwa, że ci się twój dom podoba. O to chodziło, ale wolałabym, żebyś jednak robiła to, o co cię proszę. Raka złowiłaś! Świetnie, tu są raki. Lobster to chyba nawet homar jest. To chyba też jest z modów. Nawet nie pamiętałam, że mam takiego moda. Co ty tutaj chcesz? Kubasem z piłeczkami? No na pewno nie. Weź nową skamielinę. To może być. W następnym odcinku chciałabym się z Ingrid wybrać do granitowych kaskad, bo musimy zacząć rozwijać zielarstwo. No, spróbuj wyciągnąć coś jeszcze. Będzie coś? Kolejna skrzynka. Dobra. Laleczkę wodu. No to też możemy zostawić. Chodź Ingrid, najpierw krzaczek, potem sprzątniesz kuwetę, potem weźmiesz prysznic i potem zobaczymy, czy coś możesz ugotować. W ogóle mamy do schowania nowe rzeczy, na przykład naszego homara. Chyba to jest homar. My zobaczymy, co tym razem coś byśmy sobie tu przygotowali. Czy z mięsa coś możemy? No nie, z mięsa jeszcze nie. Jutro się wybierzemy do wioski zrobić zapasy. Polewkę możemy zrobić. Dobra, polewka jest bardzo średniowieczna.
Zrób dużo polewki, bo widzę, że masz odpowiednią ilość składników. Szykuj, Ingrid. Ja bardzo lubię patrzeć, jak ty gotujesz. Tak, ustawimy. Ale nie po palcach. Kochana. Polewka będzie z kapusty, jak widzę. Gara wrzucone. Znowu jesteś smutna, bo jesteś głodna. No, zaraz będziesz mogła coś zjeść. Jeszcze tylko chwilę. Musi się skończyć gotować. No. Super. Nie powiedziałabym, że wygląda bardzo apetycznie, ale weź sobie porcję. I może jeszcze przed snem chciałabym, oczywiście rozmnóż żabę. Mamy słabe te żabki, no ale zawsze to są żabki. I może bym chciała, żebyś jeszcze poćwiczyła na tych skrzypcach, co je ostatnio wyłowiłaś. W poprzednim odcinku to było, jak dobrze pamiętam. Znowu zbiłaś drewnianą miskę. No jesteś, Ingrid, niesamowita. Proszę bardzo. Piękne skrzypce. I Ingrid, która na nich rzępoli. Pozwolę wam też chwilę posłuchać, nie tylko ja się będę katować tymi dźwiękami. No tak, troszeczkę jakbyś obdzierała kogoś ze skóry, te skrzypce brzmią, ale może będzie lepiej. I może wystarczy. Połóż się, Ingrid, spać, a my widzimy się, kochani, rano. Miałam wrócić do was dopiero jak Ingrid wstanie, ale zobaczcie, nasza Zuli zmieniła grupę wiekową. Z małego kociaka Zuli zmieniła się w dorosłego kota. Może teraz wspinać się po schodach, a także wskakiwać na większe wysokości w poszukiwaniu wygodnych ptasich miejsc na leniuchowanie. Jeśli nie została wysterylizowana, ma też możliwość starania się o potomstwo. Zuli, brawo ty! No i jest faktycznie. Zobaczcie, jaka śliczna. Skoro tak, to już wstań, Ingrid. Kolejne rośliny są do zebrania. Zbierz cały plon. I chciałabym, żebyśmy poszli jeszcze do wioski. Troszkę tutaj popracować i spróbujemy pójść do wioski, żeby posprzedawać to, co pozbieramy. Ostrożnie, kochana. No już pszczoły gryzą. No niestety. O, ugryzły cię tam, gdzie nie powinny. Bierzemy też miód. Korzystamy z krzaczka. Napełnimy naszej Zuli miskę. Skrzypce to na razie schowamy do wyposażenia. Może sobie zjemy. Coś tu jeszcze mamy, co możemy? Zapasy ze spiżarni. Nie, musimy jeść coś, co mamy. U nas otworzymy. Zjedz sobie, a to mięso solone też możesz sobie zjeść. Świetnie, ale nie, weź sobie porcję chleba z serem. Rozmnóż żabę i spróbujemy jeszcze porobić coś, żebyśmy mogli to sprzedać. Tarczę na razie zostawiamy. Zrobimy może ten taki swój. O, Zuli pokonała w walce dziką wiewiórkę. Świetnie, Zuli. Mam nadzieję, że cię skunk zaraz nie opryska. Czwarty poziom majsterkowania. Brawo, kochana. Ja jestem z ciebie dumna. Przez wiewiórkę. No pięknie. Mam nadzieję, że nie będziesz zaraz chora, Zuli. Najwyższy czas wybrać się do wioski. Możemy pójść do rzeźnika, ale my sobie pójdziemy najpierw do zielarza, a potem na targowisko. Zobaczymy, co nam się uda. No zobaczcie, u zielarza można kupić zębaty kwiat pietruszkę. No kupmy sobie pietruszkę, bo chyba nie mamy. I teraz pójdziemy jeszcze na targowisko. I tu możemy sobie kupić miód. Mamy. Kupimy sobie jeszcze jeden ser. Kupimy dwa razy masło. Dwa razy chleb. Kupimy sobie mleko. Mleko nam jest potrzebne. Kupimy sobie 10. Kupimy jeszcze mąkę. Kupimy ptasie jajka. Też 10. I kupimy sobie sól. Dobrze. O tak. Może jajek to jeszcze nawet kupimy. Dobra. I oczywiście na targowisku sprzedamy też zaraz rzeczy. Już sprawdzamy, co nasza Ingrid ma do sprzedania. To mamy do schowania, a mamy do sprzedania. Tutaj. Tu. Miskę za 400. Proszę, ten słój za 500. No po prostu.
Widać, że robienie rzeczy jest w cenie. A teraz sobie schowamy to do lodówki. Znaczy do naszej szafki, przecież lodówki nie mamy, tylko do naszej spiżarki. Cały czas zapominam o tym. A, jeszcze sprzedajemy oczywiście kwiaty. A rumianek sobie może tym razem zostawimy. To też sobie sprzedajemy. Jaka droga była ta skamielina. Nawet nie popatrzyłam, co to było. Świetnie. A ten turkus może na razie zostawimy, a jeszcze mamy żaby do sprzedania. Jedna, druga, trzecia. Zasiej pietruszkę. Wybierzesz się może jeszcze do lasu. Pójdziesz coś pozbierać. O, jabłka, czosnek, świetnie. I marchewkę. Marchewkę to nie wiem, czy nie mamy. I oczywiście śmierdzącego skunksa żeśmy znaleźli. Czosnek zasadź koniecznie. I marchewkę też. A resztę schowasz sobie do spiżarni. Zasiejemy. I tu mamy jeszcze chyba pietruszkę do podlania. A tu mamy owady do łapania. Oj, chyba nasza biedna kotka jest chora. Ingrid, obawiam się, że będziesz musiała się wybrać znowu do lasu, żeby znaleźć jakieś zioła, dzięki którym będziesz mogła pomóc Zuli. Bo widać, że biedaczka choruje. A to też jest mod, który zmienia teksturę. Zobaczcie, jaką ma miotłę zamiast mopa. I może na wieczór spróbujesz pójść sobie tu wykopać skałkę. I pójdziemy sobie jeszcze na ryby. Co tutaj masz? Odchwaszcza i roślinę. Sobie zaznaczymy. Ile mamy jeszcze dni? No już niewiele nam zostało. Musimy się naprawdę skupić, żeby wypełnić naszą aspirację. Dobrze, kochani. Ingrid sobie łowi ryby. Następnego dnia z samego rana będzie musiała udać się gdzieś w las i poszukać ziół, dzięki którym będzie mogła pomóc naszej biednej Zuli, która jest chora. Więc ja na tym będę już kończyła dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Napiszcie proszę w komentarzach, jak Wam się podoba pierwszy dom naszej Ingrid. Ozłowiaj złotą rybkę. Wątpię, żeby spełniała życzenia. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli macie oczywiście na to ochotę i jeżeli moje filmy Wam się podobają. A na koniec zapraszam Was jeszcze na króciutką cutscenkę, w której pojawi się nowy bohater, za którego stworzenie dziękuję Amai, która prowadzi też świetny kanał seriami teamowymi. Link do niego zostawię Wam w opisie. Polecam zajrzeć do niej, bo naprawdę robi wspaniałe filmy. A my słyszymy się już w następnym odcinku. Hej, hej!